Jutro w Planicy finał sezonu skoków narciarskich. Ostatni konkurs drużynowy wygrali Norwegowie przed Słoweńcami. Polacy w składzie Kot, Stenhała, Kula, Hula i Stoch na szóstej pozycji. W ostatniej serii Kamil Stoch bezskutecznie walczył o utrzymanie czwartego miejsca. Wyprzedzili nas Japończycy i Niemcy. Zdałem z siebie wszystko i tyle, szkoda. Na pocieszenie rekordy życiowe poprawili Stefan Hula i Maciej Kot, który poleciał 222 metry. To jest taka radość przez zły. No lepiej, żeby forma przyszła na koniec, niż żeby w ogóle nie poszła. Słoweńców z przytupem, bo przewagą prawie 70 punktów, pokonali niesamowici Norwegowie. 10 punktu za gospodarzami Austria. Jutro wielki finał. Transmisja w jedynce od 9:50. To już ostatki. Przedostatni konkurs sezonu skoczków narciarskich to tradycyjnie zawody drużynowe. W Planicy najlepsi byli Norwegowie. Polacy w składzie Kot, Stenkała, Hula i Stoch na szóstym miejscu. Do podium zabrakło dużo, prawie 100 punktów, ale mogło być lepiej, bo przed ostatnią serią Polacy zajmowali czwarte miejsce. Niestety Kamil Stoch przegrał rywalizację z Noriakiem Kasaim i Ryszardem Freitagiem. Dałem z siebie wszystko i tyle, szkoda. Tak jak wczoraj najlepszy z Polaków Maciej Kot na dzień dobry poprawił rekord życiowy. Aktualny to 222 metry. To jest taka radość przez zły. No lepiej, żeby forma przyszła na koniec, niż żeby w ogóle nie poszła. Najdalej w karierze 217 metrów poleciał także Stefan Hula. Liczyłem, że dolecę do tej kreski oznaczającej 220, ale no trochę brakło. Na wyższym pułapie latali rywale, zwłaszcza czwórka niesamowitych Norwegów. Z jedną wpadką i tak nie mieli konkurencji. Ta wygrana dobrze smakuje. Straty kolegów próbował odrabiać Peter Prewc. Skoczył 246 metrów, ale wystarczyło to na drugie miejsce o 10 punktu przed Austrią. Jutro finał sezonu, transmisja od 9:50 w jedynce. Planica, Michał Regulski.